Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy. Pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej, przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie zgromadzenia tymi słowy: Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie, wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej, od 20 roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów, ty i Aaron. A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów. A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura, z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja, z Judy Nachszon, syn Aminadaba, z Isachara Netanael, syn Suara, z Zebulona Eliab, syn Helona. Co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammichuda, z Manassesa Gamaliel, syn Pedasura, z Beniamina Abidan, syn Gideoniego, z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja, z Aszera Pagiel, syn Ochrana, z Gada Eliasaf, syn Deuela, z Naftaliego Achira, syn Enana. Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich. A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów wyznaczonych imiennie i pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od 20 roku życia wzwyż, głowa po głowie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. A tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj. Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Rubena, było 46 500. Synów Symeona w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Symeona, było 59 300. Synów Gada w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Gada było 45 650. Synów Judy w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Judy było 74 600. Synów Issachara w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Issachara było 54 400. Synów Zebulona w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Zebulona, było 57 400.
synów Józefa, mianowicie synów Efraima w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Efraima, było 40 500. Synów Manassesa w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Manassesa, było 32 200. Synów Beniamina w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Beniamina, było 35 400. Synów Dana w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Dana, było 62 700. Synów Asera w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Asera, było 41 500. Synów Neftaliego w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej, spisanych z plemienia Neftaliego, było 53 400. To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron i książęta izraelscy w liczbie 12 mężów, po jednym mężu z każdego rodu. A było wszystkich spisanych synów izraelskich według ich rodów od 20 roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu, było tych wszystkich spisanych 603 550. Lecz Lewici według pochodzenia swego rodu nie zostali wraz z nimi spisani. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Zaiste nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów, lecz wyznacz Lewitów do służby w przybytku świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty. Oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali. A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą lewici. W czasie obozowania zaś przybytek ustawią lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć. Synowie izraelscy obozować będą każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze według swoich zastępów. Lewici zaś będą obozować wokół przybytku świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich. Lewici będą więc pełnić straż przy przybytku świadectwa. Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.